Cześć, ja jestem Tomek Witos i zapraszam Was na 144. wydanie Flesza. Zobaczcie, co nasza redakcja przygotowała w tym tygodniu. Nagroda dla Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, studencka sonda o niedzielnym zakazie handlu, finaliści Britain Got Talent w Poznaniu. Nanoindenter, spektrometr mas i plastometr obciążnikowy. Pewnie myślicie, że to jakiś oryginalny łamaniec językowy. Nic z tych rzeczy. To nazwy urządzeń, które możecie zobaczyć w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii, które w ubiegłym tygodniu otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2017. O szczegółach opowie Małgorzata Michałowicz. Tak. Super. Każdy student zna uczucie satysfakcji po perfekcyjnie zdanym egzaminie. Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 dla Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii z pewnością można potraktować jako ocenę celującą. Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii otrzymało nagrodę dla najbardziej innowacyjnej i kreatywnej instytucji działającej w Polsce. Statuetkę odebrał profesor Bronisław Marciniak, dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii. Dla mnie osobiście to jest pewne szczęście, bo kilka miesięcy temu przejąłem to centrum po profesorze Marcińcu, który doprowadził to centrum do pewnego poziomu, a ja odbieram nagrody, także cieszę się bardzo. Jak podkreśla pomysłodawca centrum, profesor Bogdan Marciniec, ideą powstania centrum jest nauka współpracy z biznesem, a także zatrzymanie w Poznaniu wybitnych przedstawicieli młodej generacji, by mogli realizować swoje ambicje. Gdyby nauka zajęła się problematyką, z których bezpośrednio możemy zysk w dobrym tego słowa znaczeniu dla gospodarki, dla życia społecznego. Najczęściej powtarzanym tego dnia słowem była multidyscyplina. Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii działa od 2015 roku. Zdobycie po 2 latach Polskiej Nagrody Innowacyjności udowadnia, że pokładane w nim nadzieje są realizowane. Dla Flesza Małgorzata Michałowicz. Najweselszy odłam muzyki chrześcijańskiej to gospel. Oferuje ogrom pozytywnej energii i emocje przekazywane prosto z serca. Na warsztaty do prawdziwych specjalistów w tej dziedzinie wybrał się Filip Olczak. W sobotnie popołudnie zawitaliśmy do Auli Artis na 15. edycję warsztatów gospel. Wydarzenie to trwało od 24 do 26 listopada. Zrzeszało ono nie lada grono fanów tej radosnej muzyki zza oceanu. A co miały na celu te warsztaty? Żeby popularyzować muzykę gospel wśród Polaków, ta muzyka jest bardzo, myślę, żywiołowa, energetyczna, bardzo radosna, więc jest to na pewno taka rzecz, którą bardzo, bardzo przypada do gustu Polakom. W Poznaniu pojawił się również Patrick George, finalista Britain Got Talent z 2013 roku wraz ze swoją przyjaciółką z zespołu gospel Josephine Nugent. Oh, I love Poland. This is my first time coming here. And obviously the first time hearing gospel joy, first time being in this type of thing, it's great, really enjoying myself. I definitely want to come back. Takie warsztaty mogą być nie tylko świetną zabawą, ale również sposobem na łączenie pokoleń. Gospel, czyli muzyka ze Stanów Zjednoczonych, zawitała na weekend w Poznaniu. Jak widać, atmosfera była naprawdę wyjątkowa. Dla Flesza Filip Olczak. W ubiegłym tygodniu Sejm przegłosował ustawę o zakazie handlu w niedzielę. Z dniem 1 marca 2018 roku kalendarz naszych zakupów ulegnie ograniczeniu. Co na ten temat sądzą studenci WNPID? Sprawdziła Kinga Wieczorek. Mogłem się tego domyślić, że nie znajdę żadnego miejsca. W końcu jutro święto. Ludzie muszą nakupować na cały rok, bo przecież pojutrze znów będzie otwarte. Mieliśmy już Black Friday, a od marca prawdopodobnie będziemy mieć Black Saturday. Polacy popadną w szał zakupów przed każdą kolejną wolną niedzielą. Przegłosowana w piątek ustawa o zakazie handlu wzbudza wiele kontrowersji. Jakie zdanie na ten temat mają studenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa? Po prostu będzie funkcjonowało, że wszyscy rzucą się w sobotę na zakupy, bo jakby ten jeden dzień, kiedy sklepy będą zamknięte, będzie funkcjonował jak taki mit, że o Jezus Maria, przecież musimy mieć zapasy na niedzielę. Ja uważam, że sprzedawcy też muszą mieć chociaż jeden dzień wolnego i myślę, że ludzie też są w stanie przeżyć jeden dzień bez pochodu do Biedronki czy Żabki. Moim zdaniem należałoby to ograniczyć i na przykład wprowadzić ograniczenie do godziny 13, od godziny 13 do godzin wieczornych można by ten handel w niedzielę prowadzić. Jestem przeciw temu zakazowi. Jest to dosyć trudny temat, no bo trzeba spojrzeć na dwie perspektywy, tak?
na perspektywę osób, które handlują i osób, które chodzą do miejsc handlu. Dużo ludzi przez to straci pracę. Poza tym ja zawsze robię zakupy w weekend, szczególnie w niedzielę. Nie stwierdzam się po jednej albo po drugiej stronie, jestem tak pomiędzy, bo trzeba właśnie spojrzeć na to, nie, że dla innych to jest dobre i przyjemne, a dla drugich to jest ciężka praca. Ja uważam, że to nie jest dobry pomysł, ponieważ są tacy ludzie jak na przykład pielęgniarki, policjanci, którzy pracują w niedzielę. I moim zdaniem niekiedy rodziny nie mają czasu, żeby w ciągu tygodnia iść na zakupy, więc uważam, że to nie jest dobry pomysł. Jedyną możliwością w trakcie tygodnia jest weekend przeważnie na robienie zakupów i myślę, że to jest z korzyścią dla wszystkich. Ustawa o zakazie handlu wejdzie w życie w marcu 2018 roku. W tym okresie pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca będą pracujące. Natomiast w 2019 roku ilość niedzieli handlowych zredukuje się do jednej w miesiącu. A od 2020 roku przyjdzie nam robić zakupy w pozostałe dni tygodnia. Zakaz handlu w niedzielę. Strzał w dziesiątkę czy totalny niewypał? Studentom naszego wydziału pomysł ten niespecjalnie przypadł do gustu. Czas pokaże, co na to reszta społeczeństwa. Dla Flesza, Kinga Wieczorek. W opinii wielu dyplomacja to klucz do rozwiązania światowych problemów. Studenci Wydziału Prawa i Administracji mogli zobaczyć, jak wygląda ona w amerykańskim wydaniu. Więcej w materiale Konstancji Śliżewskiej. Stawiają sobie granice, czerwone linie, których nie przekroczą, bo jeśli to zrobią, doprowadzą do destrukcji świata. Mowa oczywiście o stosunkach dwóch mocarstw, Stanów Zjednoczonych oraz Rosji. Były one tematem jednego z wystąpień podczas konferencji USA, dyplomacja, polityka zagraniczna, prawo międzynarodowe. Wydarzenie zorganizowały dwa studenckie koła naukowe Wydziału Prawa i Administracji. Pomyśleliśmy, że w dobie sytuacji obecnej politycznej, kiedy właśnie mamy do czynienia z wieloma konfliktami, a także kryzysem migracyjnym. Ta rola dyplomacji jednak jest bardzo ważna, także chodzi nie tylko o Stany Zjednoczone, ale ogólnie o wszystkie państwa, także o działania Unii Europejskiej. Prelegenci pochylili się nad prawem oraz historią Stanów Zjednoczonych. Kamila Chojnacka mówiła o bezpieczeństwie powietrznym światowego mocarstwa. Natomiast dr Mateusz Marciniak pochylił się nad kwestią amerykańskiej operacji w Afganistanie. Mówił również, dlaczego dyplomacja we współczesnym świecie jest tak ważna. Stany Zjednoczone są tak naprawdę największym graczem w tej chwili, jaki występuje i mają największy wpływ na życie każdego z nas tak naprawdę, więc dyskusja na temat idei dyplomacji amerykańskiej jest, myślę, jedną z najważniejszych rzeczy, które powinniśmy robić. W auli pojawili się również licealiści, którzy z uwagą przysłuchiwali się wystąpieniu Damiana Jarnickiego. Być może wśród obecnych znalazł się przyszły światowy przywódca? Dla Flesza po raz pierwszy Konstancja Śliżewska. Autoportrety meksykańskiej malarki Fridy Kahlo po raz pierwszy trafiły do Polski. Wystawa, której przygotowanie zajęło ponad 3 lata, kryje wiele kontrowersji. Więcej w materiale Julii Iwanowej. Już od końca października poznaniacy mogą oglądać wystawę obrazów meksykańskiego małżeństwa Fridy Kahlo oraz Diego Rivery. Warto podkreślić, że ten burzliwy i kontrowersyjny związek obojga artystów stał się dla nich inspiracją do tworzenia sztuki. No, skomplikowana postać i ona i ich relacja. Takie mam przede wszystkim wspomnienia. Jestem szalenie ciekaw. Moja siostrzenica była w Paryżu na tej wystawie i powiedziała: wuje, jak będzie, to musisz koniecznie iść. Dlatego jestem. Sztuka taka bardzo charakterystyczna, troszeczkę nie znam się na tyle, ale trochę taka prymitywna w malowaniu. Ekspozycja jest również wzbogacona o dotychczas nieznany polski kontekst życia artystów. Akurat najbardziej mi się spodobał nie w części od Fridy, tylko w tej części Zraniony stół. Jest bardzo fajne, jest takie mroczne i dla mnie to jest takie właśnie głębsze. Jak się okazuje, wystawa dotarła do szerokiego grona odbiorców. Niezależnie od wieku oraz wiedzy na temat sztuki, wrażenie były raczej pozytywne. Naprawdę pod wrażeniem, jestem pierwszy raz na wystawie jakiejkolwiek i myślę, że robi wrażenie, naprawdę bardzo duże. Super są te wszystkie rysunki, przede wszystkim ten pamiętnik Fridy jest świetny, niesamowite wrażenie, fajne notatki. Osobiście wszystko, co jest tutaj Fridy, jest dla mnie naprawdę rewelacyjne. Jestem pod wielkim wrażeniem. Obrazy meksykańskich malarzy można zobaczyć w Centrum Kultury Zamek do 21 stycznia przyszłego roku. Dla Flesza Julia Iwanowa. Od kilku dni na naszym wydziale organizujemy akcję charytatywną Róż Serduszko na rzecz Fundacji Agape Animali. Jeśli chcecie pomóc bezdomnym i chorym kociakom, możecie zostawiać akcesoria i karmę przy szatni. To już wszystko w tym wydaniu. Zapraszamy za tydzień i niewykluczone, że już w zimowej aurze. Do zobaczenia!